Mamy znowu na żywo. W tym momencie, mamy tak rozpoczynanie nagrywania, to już się chyba teraz się nagrywa. Także witamy serdecznie pani Dorota Lechwar i Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, wasz terapeuta holistyczny, doradca życiowy. I my teraz zupełnie inaczej robimy taki eksperyment społeczno-socjologiczno-psychotroniczny. Ponieważ, jak wiecie, tutaj się specjalizuję w sztukach dywinacyjnych od wielu lat, no i tutaj właśnie pozwoliłam sobie rzucić runy na pewien temat. Pani Dorota zadała pytanie, ponieważ 20 Włosi. Pani Dorota, proszę powtórzyć pytanko. Witam, witam wszystkich. 20 Włosi wybierają się na Rzym i chcą odzyskać wolność. I właśnie zapytałam się pani Agnieszki, jakie mają możliwości Włosi 20. Czy to przyniesie im wyzwolenie, czy jeszcze muszą bardzo dużo popracować, żeby przyszła ta wolność? No właśnie, i tutaj właśnie zadałam to pytanie, czy 20 uzyskają tą niepodległość? I co ciekawe, że tutaj zaczniemy, bo sobie pozwoliłam w tym zakresie rozłożyć runy, bo mi tak zeszło. I pokazuje się, że faktycznie o ile samego 20 może jeszcze nie uzyskają tego, co by mogli chcieć, to jednak coś się zadzieje. Zadzieje się jakiś rodzaj progresu, zadzieje się coś, co spowoduje jakiś rodzaj przemiany, jakiś rodzaj transformacji, coś, co da podwaliny. To jest tak, jakby ktoś powstał, tak? Tu widzimy taką postać pod ziemią, która śpi, a tutaj jakby jakiś taki rodzaj, powiedzmy, przebudzenia, czyli coś faktycznie się rusza. I rusza się dość konstruktywnie, bo tutaj dalej już mamy rydwan. W tym wypadku jest to runa Raido, bardzo taka symboliczna, która pokazuje nam, że jednak te pewne zachowania, pewne działania, pewna energia, która została tutaj włożona, jakby idzie, rusza, tak? Bo Raido, słuchajcie, to jest taki rydwan, który właśnie jedzie i już się nie cofa, czyli już coś się zadziało, poszło w ruch, pewne, że tak powiem, kwestie się zadziały i pewna energia została bardzo mocno ruszona. I co ciekawe, tak jakby trzecia runa, która nam tutaj wyszła, pokazuje nam kwestię bezpieczeństwa. Czyli można powiedzieć, że zostanie tutaj jakby coś takiego ugranego, co jest bezpiecznego, co daje opiekę, ochronę, bo runa Berkana to jest między innymi taka runa właśnie odpowiadająca za bezpieczeństwo. No więc w odpowiedzi na to pytanie można by stwierdzić, że faktycznie coś takiego się tutaj zadziewa, co właśnie można powiedzieć, no że w zasadzie tak. Chociaż nie będzie to sam 20, ale sam 20 daje nam podwaliny do czegoś, co może pozytywnie zaistnieć we właściwym kierunku. To tak w skrócie. Bardzo dużo osób straszy, że we Włoszech będzie taka rewolucja, że poleje się krew, żeby uciekać z Włoch. No to zobaczmy, zobaczmy. Bo to jest to, co ja mówię zawsze o tym bezpieczeństwie, że nie będzie bezpieczeństwa nigdzie na świecie, nie ma jakiegoś miejsca bezpiecznego, tylko to jest to bezpieczeństwo, które wynika z nas samych, że my mamy boską opiekę, boskie prowadzenie i że po prostu bez względu na to, gdzie my się będziemy znajdywać, to zawsze będziemy bezpieczni. I zawsze tak jak mówię, że ktoś może wybrać taką, a nie inną ścieżkę, drogę, autostradę, połączenie, że właśnie on w tym momencie będzie bezpieczny, podczas gdy w innym miejscu coś się zadzieje. Czyli tak jak zawsze śmieję, że jak policja mawia, był pan w złym miejscu w złym czasie, no i dlatego siedzi pan u nas na komisariacie, to tutaj będziemy w dobrym miejscu, może w złym czasie, ale w dobrym miejscu. Także, bo czas, no, jest niesprzyjający. No ale dobrze, zobaczmy ogólnie, czy, no tak ogólnie, czy Włochy są bezpieczne. No nie wiem, czy patrzymy personalnie, czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie, popatrzmy ogólnie, bo najwięcej właśnie teraz bardzo dużo się dzieje we Włoszech. No powiem, że wbrew I, i, pozorom. w ogóle, i w ogóle te wszystkie rytuały, one zostały, tej czarnej strony, zostały wykonane na terytorium Włoch. Ale chyba powiedziałabym, niekoniecznie im wyjdzie tak do końca, ponieważ tutaj jest zbieranie plonów. My się pytamy, czy są bezpieczne. No,
No mamy zbieranie plonów, no to zawsze mówimy, co zasiejesz, to zbierzesz, ale w tym wypadku ta karta jest w takim kontekście jakby pozytywnym, ale to może wynikać z tego, że pewne osoby jakby nie będą brały do siebie strachu, powiedzmy napiją się tego wina i uzyskają więcej odwagi, ja już mówię tutaj przysłowiowo, że tutaj bardziej te aperitywy będą w mocy, tak, i tutaj dają większą taką siłę sprawczą. Tutaj też jest taka ciekawa sprawa, bo tutaj znowu mamy runę Laugas, tak? Bo my się pytamy ogólnie o bezpieczeństwo. No w zasadzie, no można powiedzieć, że mimo wszystko okej, no tu mamy kolejną runę, która pokazuje nam silnego mężczyznę, mężczyznę, który jest męski, który działa, więc tak jakby też była jakaś ta ochrona, że tak jakby pewne grupy właśnie przejęły ten tryb opieki, bezpieczeństwa, no można to tak ująć. No pewne rzeczy jakby, no bo ponieważ tam jest jeszcze ta runa Laugas, jakby jeszcze no nie są zdeterminowane, nie są pokazane, więc no na ten moment źle nie wychodzi, tak? No żeby ci ludzie po prostu więcej tej pozytywnej energii włożyli i jakby obmyślili jakieś skuteczne plany, no to będzie tutaj jak najbardziej wszystko, no tak okej, tak? No jeżeli można by to tak nazwać, jak to mówią, szczęście w nieszczęściu, no to są pozytywne karty. Na to, co mówisz o tym, że może być zbrojnie i pod tym względem, czy będzie krwawo zbrojnie, zobaczmy. Czy będzie tutaj krwawo zbrojnie, tutaj tarota powinnam sobie wyciągnąć, nie runy. Znaczy, powiem tak, co ciekawe, tutaj wychodzi, że mimo wszystko bezpiecznie, ale tu znowu jest ta karta taka przełomu, więc no i tutaj ostatecznie zwycięstwa, w przyszłości zwycięstwa, tak, że tutaj jeżeli pewne rzeczy się potoczą, to będzie to na przyszłość gdzieś za rok mniej więcej, już gdzieś tam zupełnie inna sytuacja, bo idzie to w tym kierunku. Natomiast, no wezmę jeszcze starota, bo tutaj lepiej będzie zobaczyć, czy będziemy mieć więcej mieczy, czy tutaj kielichów, czy tam emocje będą w grę wchodzić, jak tu będzie wyglądać sytuacja. Tutaj sobie rzucamy jeszcze na kontekst bezpieczeństwa. No właśnie, i tutaj to już nam wychodzi bardziej wyraźnie. I teraz nie uwierzysz, ale na dzień dobry wychodzi nam As Pentakli, czyli generalnie wychodzi nam temat pieniędzy. Więc może pewne osoby gdzieś tam zobaczą, co mniej lub bardziej im się opłaca i w którym kierunku, i to może spowoduje, że pewne kwestie potoczą się troszkę inaczej. To tak już powiem w takim innym kontekście. Mamy tutaj tą dziewiątkę mieczy. No w tym wypadku są to bardzo mocne ograniczenia, więc tutaj byśmy nie rozpatrywali w tym kontekście mieczy, które kłują i zabijają, bo to jest jednak dziewiątka, a nie dziesiątka, ale jednak coś, co ogranicza, bo w tej pierwotnej karcie to jest coś, co męczy, co ogranicza, co po prostu też jakby w jakimś tam sensie doskwiera. No więc módlmy się tutaj, żeby pewne osoby dla pieniędzy nie poszły za daleko, tylko właśnie dla pieniędzy zrobiły coś pozytywnego, bo to jest ta trzecia karta, co da podwaliny na przyszłość. No co prawda motywacja, bym powiedziała, taka może bardziej z Wenus tutaj pierwotnie niż, no tak mówimy tutaj, pieniądze, niż z emocji, z pozytywów, no ale jak ma się dobrze skończyć, no to trudno, no to jak komuś jest taka motywacja potrzebna, no to niech będzie. No i tutaj jeszcze symbolika, my mówimy tutaj, jak to będzie, a tu wyszło słoneczko, także rozświetla nas słoneczko, czyli zawsze mówimy, wychodzi słońce, nowy pozytywny świt, więc wierzymy w to, że te Włochy tak jakby pozytywnie odzyskają tą niepodległość i ten zaczątek, który teraz się dzieje, że będzie na pozytywno. Także teraz tylko wspierać, afirmować, żeby energia, która się pokazała na dzień dzisiejszy, żeby nie została zakłócona i żeby ten proces utrzymać. To jest moja odpowiedź. A dla Polski? Dla jeszcze śpiącej Polski? Jedziemy ostro, dobrze. Robimy tutaj analizę. Jeszcze sobie zrobię inny rodzaj wglądu, ale dobrze, zobaczymy. Czyli tak, czy Polska się przebudzi, tak? Takie pytanie dajemy, czy jakie pytanie dajemy? Kiedy Polska się obudzi, bo na razie śpi.
No tak, tutaj jest to mocne pytanie, kiedy? Ponieważ czas nam płynie teraz zupełnie inaczej, ja bym zadała takie pytanie dla Polski na najbliższe pół roku, ponieważ jednak tutaj Włochy się budzą od razu i to jest ta data 20. No Szwajcarzy do 28 muszą podjąć bardzo ważne decyzje tak samo, czyli czy ich rząd, czy zakończy się u nich demokracja? Ja mówię, zakończy się demokracja, ponieważ jedną z takich czterech punktów, jednym z czterech punktów głosowania, które będzie teraz 28 listopada u nas, to jest kwestia właśnie, że czy właśnie Green Pass przechodzi, to jest jedna rzecz, bo tutaj chcą właśnie też zniesienia, żeby nie było tej segregacji, żeby nie było tego przymuszania, żeby ludzie musieli, ludzie mogli normalnie żyć, żeby nie musieli trzy razy w tygodniu się testować, jeżeli chcą uczestniczyć w studiach, czy tam w niektórych rodzajach prac, imprez, żeby nie było tej segregacji i rodzinnej, i naukowej, i pracowej, i każdej możliwej, ale przede wszystkim to, żeby rząd nie mógł całkowicie przejąć praw, bo tu jest na takiej zasadzie, że w tej kolejnej jakby ustawie on będzie mógł po prostu zadecydować za społeczeństwo, że jak do tej pory były tutaj możliwości takie, że tu demokratycznie mamy forum, głosujemy, to w tym momencie po prostu rząd będzie mógł sobie w nocy podjąć ustawę, tak się u nas w Polsce to robi, no to teraz, drodzy Państwo, to niespodzianka, bo dziś w nocy właśnie zadecydowaliśmy, że wprowadzamy Wam nową ustawę i naprawdę nie interesuje nas to, co macie nam do powiedzenia. Także to jeszcze a propos Szwajcarii, ale dobra, pójdziemy na Polskę, czy najbliższe... No na razie tu mamy opiekę opatrzności Bożej, Runa Algis, ja ją tak nazywam, więc to jest bardzo fajnie. Zobaczmy, dobra, czyli takie pytanie może na najbliższe 3 miesiące, bo one będą takie mocne. Jak ta Polska, jak ci Polacy w najbliższych 3 miesiącach? Czy tutaj się coś jakby zmieni? Takie pytanie bym zadała. No tak, no więc przynajmniej na ten moment przy tej energetyce, którą mamy teraz, no to mamy tak, Asa, znaczy nie Asa, tylko mamy tutaj runę Ansus, która nam tutaj jakby pokazuje, że no można o tym porozmawiać. Czyli powiedzmy, będą pewne grupy, ja się tak troszeczkę przesunę, bo już mi tu słońce świeci, ale to dobrze, że będą pewne grupy, które jakby pójdą do przodu, a pozostałe nie. W każdym razie jest tutaj bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo jakiegoś takiego wspierania, znaczy może nie wspierania, tylko spierania się, tak? Że tu będzie ktoś 10 razy dyskutował, zanim podejmie decyzję, a jak już tą decyzję podejmie, to już będzie o wiele za późno, bo powinien ją podjąć wcześniej, a potem się dziwi. Więc krótko mówiąc, tu jest więcej gadania niż robienia. Ale tu jest jakieś takie dziwne, można powiedzieć, no pocieszenie, niepocieszenie się, bo tutaj wychodzą karty przątki. Przątki to, jak ja zawsze mówię, wyroki losu, czyli to, co my mówimy, że Polska odgrywa bardzo dużą rolę, ale my do końca nie wiemy jaką, do końca też nie wiemy, co tak naprawdę będzie i może to jest to, że mamy nie wiedzieć, bo zawsze, tak jak mówię, jak mi ta karta wychodzi, to jest takie pozytywne przeznaczenie, ale takie, którego my nie możemy znać do końca, ponieważ mogłoby ono się nie dopełnić. Więc można powiedzieć, że tutaj faktycznie wszystko będzie się działo tak jakby zgodnie z przeznaczeniem, gdzieś tam poniekąd z bolą wosk. Teraz nie mogę ogarnąć. Boską wolą. Czyli tak jakby niektóre jednostki będą odgrywały bardzo, bardzo dużą rolę w tym, co się będzie działo. I teraz też te decyzje, które będą tutaj podejmowane przez wiele osób, będą miały wpływ na ich tak zwaną ścieżkę życia. To tak jakby wiele osób w Polsce dostało w tym momencie taką możliwość wyboru, możliwość tej wolnej woli. I co z tym zrobią i jak szybko zrobią? Bo tutaj jest znowu stwierdzenie, że czas. Bardzo wyraźnie, bo przątki to jest ten czas, to są te nici, które te staruszki, jak to się mówi, przędą. I to jest bardzo powiązane. I to jest tak jakby te 3 najbliższe miesiące są bardzo znaczące dla naszego kraju. Czy to może dotyczyć naszego rządu? Może. Ale też nie do końca. To jest tak jakby jedno z drugim tutaj powiązane. To jest powiązane jeszcze z jakimiś takimi rzeczami zupełnie spoza.
I powiem Ci, że jak teraz tak patrzę, to widzę znowu tą prawą stronę, czyli tu znowu mamy bardzo silny wpływ tej sytuacji, która jest na granicy wschodniej i wbrew pozorom znowu widzę granicę, znowu mi się ten obraz pokazuje, zachodnią, czyli naszą granicę z Niemcami, która jest w taki dziwny sposób oddzielona. Czyli znowu ta Polska tak jakby miała zupełnie inny, dziwny tryb. To jest jakby coś, co w tym momencie miało się zadziać, co w jakiś sposób energetycznie powinno się przetransformować, bo jeżeli nie pójdzie to tak jak trzeba, to może to zaważyć już później w bardzo dużym stopniu na też reszcie kraju w jakimś sensie. Może nie aż w takim stopniu, ale na pewno w tych, które są gdzieś tam obok, a na pewno na nas, Polakach na emigracji. I tutaj jest jeszcze ta właśnie trzecia, ostatnia karta. No tu mi się akurat niekoniecznie ona podoba w tym zakresie, bo to jest też tak symbolicznie pokazane. Tu jest karta Isa. Isa, która mówi o ograniczeniach, to jest ktoś, kto jest w lodzie, czyli tak jakby można powiedzieć, że tutaj jeszcze wiele osób wbrew pozorom się mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje, jakby dalej nie przebudza. Dalej jest tutaj takie po prostu bardzo mocne takie zawężenie, które idzie jakby na umysł, na ciało, na takie po prostu tkwienie w czymś, że ktoś jest cały czas jakby zahamowany. Zobaczmy jeszcze, bo jak się tak patrzę, ale akurat wyjątkowo, tak patrząc w tej karcie, jest taki rodzaj nadziei, ponieważ również te 3 miesiące mogą spowodować, jak tutaj zobaczycie symbolicznie, że idzie taki promień z góry, który jakby roztapia ten lód. Czyli tak jakby coś zaczyna do tej świadomości dochodzić. Także można powiedzieć, że tutaj jest jakaś taka szansa. No jest taka, to jest taka duża specyfika. I też widzę tłumy ludzi, które faktycznie są tak jakby w zastaniu, które nie chcą nic robić, tak jakby czekają, aż sytuacja rozwiąże się sama. I tu mogę powiedzieć, że ta sytuacja się wcale sama nie rozwiąże. Ale mnóstwo takich ludzi, którzy znowu chcą coś zrobić, ale za bardzo nie mogą, bo tutaj nie chcą jakby, nie mogą wyjść jakby z tego tłumu. Że to jest takie po prostu bardzo, 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 bardzo mocne. No wręcz, no niesamowite. No to tak właśnie tutaj nie wiem, czy tu masz jeszcze jakieś pytania? Tak zeszło, tak ostro poszło. Dobrze, że to nagrywamy, wiesz? Dobrze poczułam, żeby to nagrać, bo ja tego nie powtórzę drugi raz. No to się nagrywa, ja myślę, że to puścimy. No, jak tak poszłyśmy dalej, to ja może zobaczę na tą Szwajcarię, nie wiem, jak już... No właśnie, ten kraj taki ciekawy kraj. Zobaczmy. Mam nadzieję, że mi nikt tutaj nie będzie dzwonił, bo na razie widzę, że mi wiadomości schodzą, które no w sumie mam nadzieję, że tu się nie wyświetlają, bo tu różne osoby piszą, że to nie będzie na nagraniu, ale dobra, trudno, najwyżej. Teraz tak, zobaczmy, dobra, czyli co, jak uda się Szwajcarii 28, czy uda się weto nie, czy uda się nie, czy uda się nie? No nieprawdopodobne, wiesz co, powiem Ci tak, nie do wiary, bo znowu mamy pierwsze przątki, czyli znowu mamy jakieś takie wyroki losu i znowu rzeczy warunkujące, wpływające na przeznaczenie. Ale ta karta tutaj w pierwszej kolejności jeszcze może oznaczać to, że tak jakby te losy się jeszcze ważą. My mamy dopiero początek tego listopada i to jest tak, że może to tutaj między innymi to tak wpływać, że my możemy, jakby jeszcze ta przestrzeń się tutaj transformowała. Bo tutaj tak jakby można powiedzieć, że to głosowanie będzie jakby też jakimś początkiem czegoś, dlatego że tutaj mamy 3 różne drogi prowadzące w 3 różnych kierunkach, tak symbolicznie się nam to pokazuje. I to jakby nie będzie właściwy czas. I o ile tak jak patrzymy między innymi tutaj na te frakcje w parlamencie, ja się tu znowu przesunę, bo tu znowu mi to słoneczko przechodzi, to jednak Francja, ta Linke, czyli tutaj ta partia lewicowa jest jakby za tym, co tutaj ludzie demonstrujący ostatnio, czyli nie dla braku demokracji, nie dla tych różnych ograniczeń, nie dla segregacji, nie dla właśnie też tych urządzeń śledzących, bo tutaj jest osobny temat, też na to została zwrócona uwaga.
No i też druga partia, więc można powiedzieć, że na ten moment połowa parlamentu faktycznie, tak patrząc realnie, jest poza. No ale zobacz, jaka jest trzecia karta. Znowu mamy Isa. Czyli tak jakby to, że ludzie tutaj coś robią, buntują się, to tak jakby ten system dalej jeszcze trzyma, nie chce puścić. Ale mimo wszystko tak jakby te ruchy, to co i w Polsce chcemy robić, to co tutaj Szwajcarzy chcą robić, to mimo wszystko to ma sens. Bo tak jakby te przodki pokazywały nam, że tutaj jeszcze to, co ludzie tak jakby od siebie zrobią przez te najbliższe 3 miesiące, to tak jakby miało sens, żeby ta pozytywna energia została właśnie wzmocniona, wprowadzona, bo okej, mamy to przeznaczenie, pozytywne przeznaczenie, ale oni mają właśnie rozbić ten lód, wyjść z tego lodu i zacząć po prostu w pełni funkcjonować. Także no może być to taki czas naprawdę bardzo mocnych, ostrych zmagań i tutaj. Ja bym powiedziała, że to Włosi mają high life przy tym, co tutaj w tych pozostałych państwach. No to bym też ujęła, że Polska wbrew pozorom ma najciężej, tak? Bo, ale tutaj Szwajcarzy no też tak łatwo nie mają, bo jednak ta karta Pivas no tutaj też pokazuje, że jednak tutaj jest tak na 2 razy. Bardzo dużo osób mówi, że w przyszłym roku na wiosnę zaczniemy wychodzić z tunelu, że zaczniemy widzieć światło, że na jesień osoby bardzo przebudzone już będą widzieć iskierkę, a na wiosnę 22 już więcej osób będzie widziało światło. Wiesz co, ja ci już coś powiem. To jest ciekawe, bo to jest to, co mówisz o tych osobach przebudzonych. Tutaj właśnie tak zadałam to pytanie o te osoby przebudzone. No powiem ci, że wiele z nich po prostu już by chciało zmianę, już by chciało zacząć działać i bardzo mocno irytuje je ten fakt, że jednak cały czas się gdzieś tam nic nie dzieje i one by chciały, żeby coś tak się, że tak mocno powiem, zaczęło dziać, zadziało, żeby mogły w pełni działać. Ja tu się ustawiam, bo to słońce, ja nawet siebie nie widzę w ekranie w tym momencie, ale dobrze, słońce nam wychodzi, oświetla, tak? Rozświetla mrok, no traktujmy to w tym momencie symbolicznie, że... Pozytywne, tak. Tak, że tutaj nam to słońce coraz bardziej wchodzi. Także jeszcze można powiedzieć, działania w tym momencie tych osób przebudzonych to jest takie stąpanie po kruchym lodzie, a to się łączy z tym, że też bardzo dużo rzeczy nam wmawiają. Wmawiają rzeczy, które tak naprawdę wiele nie ma miejsca i wielokrotnie wprowadzają nas w błąd. My już chcemy działać, już się wyrywamy i to powoduje, że podejmujemy często złe wybory. Natomiast tak jak mówisz na wiosnę, ja bym powiedziała, że to nawet niekoniecznie będzie wiosna, tylko może być jeszcze troszeczkę później, ale ta wiosna może być naszym nowym świtem. Zresztą tutaj jest cały czas problem z kwestią czasu, bo czas faktycznie w tym momencie symbolicznie płynie bardzo szybko, jest bardzo specyficznie, ja się może tak podsunę, będę mniej w tym słońcu, żeby zmieniać pozycję. I czas płynie nam o wiele szybciej. Ja nie wiem, jak ty masz wrażenie, ale zobacz, jakbyśmy miały teraz stwierdzić, myśmy się w Polsce widziały ostatnim razem, dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 4, no praktycznie miesiąc temu się widziałyśmy na żywo. Tak, oczywiście, miesiąc temu, tak. A ja mam takie wrażenie, jakbyśmy się widziały, no nie wiem, 3 miesiące temu, pół roku, nie wiem, no to jest, dla mnie jest poczucie, że to jest tak jakby 3-4 miesiące temu, nie wiem, jak ty masz. Ja też tak samo i taki czas w ogóle straciłam orientację w ogóle w jakim, który dzień na przykład, jakby ktoś mi się zapytał, który dzień dzisiaj jest, to ja w ogóle nie wiem. Tak, tak i powiem ci, że ten czas właśnie tak i ja się łapię na tym, właśnie też tam rozmawiałam z pewną osobą jeszcze przed tobą, no i właśnie ona mówi tak, jak to? To czekaj, to dzisiaj jest nie środa. Żyjemy w taki moment jest, że mamy tyle tych ograniczeń, że musimy pomyśleć, ojejku, dzisiaj jest czwartek czy piątek. Tak, i mamy pomyłkę albo przynajmniej o jeden dzień, albo w połowach do 2.
I tak samo mamy takie dziwne wrażenie, że weekend dopiero co był, a my mamy wrażenie, że tak naprawdę mija 3 razy więcej czasu. Ja bym to tak w tym momencie ujęła, bo ta rozpiętość czasowa się jakby wzmacnia. W sensie takim, że mówię, nie widzimy kogoś miesiąc, ma się wrażenie, że 3. Nie widzimy kogoś 2 dni, mamy wrażenie, że to jest prawie tydzień. I dlatego też ciężko potem w kartach jest coś określać, bo czas płynie zupełnie inaczej. Ale w tym wypadku możemy powiedzieć, że to tak na nasz pozytyw, że po prostu pewne rzeczy jest szansa, że się szybciej skończą. No bo czas płynie szybciej. Więc faktycznie, dobra, czy powiedzmy ta właściwa rewolucja, no niech będzie to, żebyśmy już byli w jakimś sensie bardziej wolni. Chociaż wiesz co, mi się już pojawia rok 2023. Ale w którym kraju najszybciej ten cyrk się zakończy? Bo to jest cyrk. Wiesz co, no jest cyrk, to prawda, jak to mówią na kółkach. Dobra, w którym kraju się najszybciej zakończy? W którym kraju się najszybciej zakończy? Znaczy, wiesz co, ja tak widzę, że tak jakby to szło w jakimś sensie kaskadowo. I to jest tak, że jakby nawet nie było to zdecydowanie i na równi, bo tak jakby niektóre kraje, tylko muszę już się poskupiać konkretnie, ale ja tak widzę w tym momencie symbolicznie, że faktycznie jest tutaj reakcja połączona, że to są jak płyty tektoniczne, które się przesuwają, czy jak jest trzęsienie ziemi, to jak właśnie ta autostrada faluje, to tutaj tak samo jakby jest odniesienie w kilka miejsc. Ale tak jakby jeszcze na przykład te, jak mamy, czy w Niemczech mamy landy, czy we Włoszech jak to się nazywa? Oni mają republikę teraz. Republikę, ale na przykład tak jak my mamy tutaj w Szwajcarii kantony, to tam też mają... Regiony. Regiony właśnie. Już taka jeszcze jakaś inna była nazwa tego, ale nie pamiętam. W każdym bądź razie to też jakby w danych regionach mogło być jeszcze troszkę inaczej. I też takie jakieś wewnętrzne podziały, no ale jakby to powiedzieć, jak to wygląda? Wiesz co, no powiem ci tak, nad Polską to widzę taką symboliczną kratę, taką dziwną, tak jakby, no tak jakby, mówię, to tak jest wszystko, moment, ja sobie jeszcze zobaczę inaczej. Na przykład jak mówią, że Niemcy podzielą się na landy, że nie będą już tak jak teraz my ich widzimy. Może tak być. Może tak być jak najbardziej. I w ogóle też tak można powiedzieć, że też są jakieś takie wpływy Niemcy zachodnie, wschodnie i tak jakby w ogóle jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej ten podział następuje. Ja nawet nie wiem, czy tutaj w ogóle nie ma jakiegoś takiego wpływu z Niemiec na Polskę, czy część Polski gdzieś tutaj nie ma. No dobra, nie wnikamy tak daleko. Ale... W ogóle tak dziwnie to wszystko wychodzi, ale pojawia mi się zdecydowanie rok 2023, że tak jakby ten 2022 był takim jakby decydującym i gdzie się wszystko ustawia, gruntuje, jakby przesuwa. Są cały czas te wahania tych wpływów, to jest tak jak ta woda, która zabiera kawałek plaży, potem odpływa, tutaj schnie, potem znowu zabiera, przypływ, odpływ, tak jakby dalej te siły między sobą tutaj gdzieś rywalizowały, że to nie jest takie jednoznaczne, że to jest tak jak co jakiś czas się gdzieś pojawiają powiedzmy wybuchy gazu albo co jakiś czas gdzieś lawa wypływa z wulkanu, tak? Że to jest takie niespodziewane w różnych miejscach. I są takie miejsca jakby bardziej spokojne, a są takie, co jednak są wpływy. Chociaż wiesz co, ja tutaj już nie chcę demonizować, ale no mogą być też jakieś katastrofy ekologiczne, może być, aż może powiedziałam ekologiczne, bardziej mi się tutaj kojarzy z takimi naturalnymi, że po prostu też, żeby wprowadzić chaos, mogą być też spowodowane, czy jakieś wybuchy wulkanów, czy mini trzęsienia ziemi, czy powodzie, tak? To też tutaj jakby taki czynnik jakby rozbijający dodatkowy, no to tu się różne takie dziwne, czy właśnie też sztucznie wywoływane pewne konflikty, no to jak teraz mamy już taki konflikt jeden, że jednak, no nie mówię, nie bez powodu ta ludność się zaczęła z tamtych krajów przemieszczać pod te nasze granice i no to wszystko jest takie, duże prowokacji różnych. Mogą wyjść jeszcze stare rzeczy pod tytułem, no właśnie, ale one się łączą z tymi rzeczami, co mamy pod granicą.
No także, no zobaczymy. No nie wiem, czy tutaj ci jakieś pytania nasuwają, bo tutaj ostro poszło zupełnie w innym kierunku. Dużo osób straszy, że będzie duży krach finansowy. Dobra, to z krachem finansowym. Znaczy wiesz co tutaj, oj, już tutaj. Ja tak się no na pewno finansowo już nie będziemy stać tak jak teraz. No nie, tu widać już ten powolny upadek. Jest to tak, na pewno tu znowu wychodzi, to zależy od nas, czyli od tego, jak się zabezpieczymy, jak poinwestujemy gdzieś tam coś, co powyciągamy, gdzie damy i na jakich zasadach, bo to jest ta karta, która mi tutaj wypadła, że to w dużej mierze zależy od nas samych, jak się zabezpieczymy. Natomiast zobaczmy, no tak ogólnie jeszcze na te finanse, ale wiesz co, może być takie zamieszanie, bo tak mi się symbolicznie też to pokazuje. Ludzie, którzy, no to jest tak jak są te krachy na giełdach, tak, że ktoś rzuca jakimiś papierami o ziemię, czymś, także tutaj też są bardzo dużego rodzaju zakłócenia różne, też to wychodzi. Tak. I to jest też takie, że co w ręce, co w nieruchomościach, no już bym to tak ujęła, w czymś, co masz fizycznie, że to jest tak jakby niby bezpieczniejsze, ale też nie do końca, bo to znowu się zaczyna, w którym miejscu ty to masz. I też tutaj, żeby nie było, żeby faktycznie te pieniądze w formie papierowej, że one też w pewnym momencie jakąś tam wartość tracą. Ale to jest też wszystko takie, no to jest takie dziwne, ale wiesz, ja powiem tak, ja bym już tak daleko no, nie szła, aż tak nie patrzyła, bo tak jak mówimy, ta przestrzeń jest tutaj bardziej zmienna cały czas, więc no nie wiem, no tutaj bym na tym chyba skończyła, natomiast na pewno jeżeli bym miała tutaj jakieś pieniądze, nie inwestowałabym w żadne kryptowaluty, ani nic takiego, co jest wirtualne, co po prostu może w każdej chwili zniknąć. Ja też tak samo zawsze widzę negatywnie te kryptowaluty. One są takie pompowane sztucznie. Nadmuchiwane. No tak. Jest to coś takiego bardzo ulotnego. To jest tak jak żywią powietrza dla mnie. Że tylko dmuchniesz i ten pył się po prostu tak jakoś, tak symbolicznie mi to jest pokazane w tym momencie. Tak. Nie wiem, jakieś pytania to zadajemy? Tyle chyba, nie? Słońce coraz bardziej świeci. W Rzymie też przepięknie świeci słoneczko. Ale naprawdę, no powiem ci, że no to oby to był ten świt nowego jutra, tak jak tutaj symbolicznie właśnie, jak tak zadałeś pytanie, ten 2023, ja już tą kartę tutaj znajdę. Gdzie ona tutaj ale 2025 to już będzie wszystko wszystko wyjaśnione. Nowy świt, tak, to słońce, które nam tutaj wyszło, ale 2025, dobra, no możemy hipotetycznie rzucić okiem, chociaż powiem ci, że teraz będzie się tak intensywnie działo i tak mocno, że to mówię, to może też przejść nasze najśmielsze oczekiwania. No ale dobra, zobaczmy sobie. Ten 2025. No powiem ci, że wychodzi inaczej. Tak jakby faktycznie wychodzi takie coś, że no jakby to ująć, mężczyźni będą bardziej w swojej roli, będą bardziej męscy, to co myśmy tutaj mówili, będą się zajmować tym, czym powinni. Kobiety będą bardziej kobiece i też jakby tutaj się zajmą bardziej swoimi kwestiami, ale tutaj mamy jeszcze po środku kartę właśnie tą naszą Ansus dotyczącą wielu, wielu dyskusji, także tutaj też będzie kwestia, że tak powiem, przejścia do jakiegoś nowego ładu po prostu. Ale nie ładu, jakiego nam przygotowali globaliści, tak? Nie, właśnie co ciekawe, będzie to taki ład w nieładzie, czyli tutaj mamy pustą kartę, czyli jak to się mówi, prawdopodobnie będziemy budować coś od początku. Także oby było to na podwalinach, jak my to zawsze mówimy, Urana, a nie Plutona, bo tam, gdzie mamy Plutona, to wszystko jest doszczętnie rozwalone i jest tak jakby dziura w ziemi po wybuchu bomby atomowej przysłowiowej, natomiast tam, gdzie mamy Urana, no to już jest na jakichś tam podwalinach, więc miejmy nadzieję, że to już tak bardziej w tym kontekście. No.
Natomiast popatrz na to słońce, po prostu ja już mam tak już pół na pół. Przecież jak wyjdzie to nagranie, trudno. Wyjdzie jak wyjdzie, już po prostu tak wyszło. Mówię symbolicznie z jakiegoś powodu. Ja jestem bardzo pozytywna. Widzę dla nas zwycięstwo, nie dla nich. To znaczy, oczywiście musimy patrzeć w tym kierunku i nie w żadnym innym, bo w końcu po to robimy to, co robimy, zmierzamy no, tylko w tym właściwym kierunku, tak? Bo inaczej można by było od razu się poddać i nic nie robić, ale nie o to chodzi. Także tutaj z tym optymistycznym akcentem, bo zaraz w ogóle nic nie będę widziała przez to słońce. Słuchajcie, także krótko mówiąc, dla Was też więcej tego słońca, żeby ono zawsze było z Wami, żeby rozświetlało mrok i tak jak mówię, karty, tak, to jest jakiś tam łącznik, to jest symbolika, która nam gdzieś coś pokazuje. Teraz popatrz, co wyciągłam jeszcze na koniec, mówię tak, podsumujmy to. I mamy znowu kartę Algis, czyli znowu mamy opatrzność Bożą, która czuwa, która tak jakby prostuje te nasze ścieżki życia i która uczestniczy w tych naszych ścieżkach życia. Także krótko mówiąc, oddajmy w jakimś sensie, można powiedzieć, tej boskiej opatrzności prowadzenie, źródłu. Wierzmy w to, że będzie ok, ale właśnie działajmy, idźmy za tym prowadzeniem, afirmujmy o tych pozytywnych ludzi, o te pozytywne sytuacje, o przebywaniu w tym właściwym miejscu. Myślę, że to jest to najważniejsze przesłanie na tu i teraz, żebyśmy tymi naszymi częstotliwościami robili jeszcze więcej światła. O, dzięki Agnieszka, dzięki. No i mam to rozświetlenie coraz bardziej. Już wiem, że jak o tej porze będziemy kręcić, to trzeba to wziąć pod uwagę. Także nie na darmo, mocne to nagranie, prawda? Jeszcze z tym półcieniem, aż jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo sama siebie nie widzę w tej kamerze. No. No dobrze, no to Dorotko, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za kolejny wspaniały, spędzony czas w Twoim towarzystwie. Ja też Tobie dziękuję, dziękuję widzom. I tak jak mówię, tutaj motywujesz mnie do wielu rzeczy i też w jakiś sposób można powiedzieć... Bądźmy jak najbardziej aktywni. Dokładnie, przekazujcie wiedzę, wspierajcie innych, bo to jest bardzo ważne, bo wiele osób jest w tym momencie na takim właśnie totalnym, można powiedzieć, rozstroju i potrzeba im wsparcia, potrzeba im właśnie tego, żeby wiedzieli, że nie są sami. I że też tak samo bardzo dużo od nas zależy. Czym więcej nas się obudzi, tym szybciej wyjdziemy z tego chaosu. To tylko zależy od nas. Wolność nie przyjdzie nam sama. Dokładnie, czyli tutaj tak mieliśmy tą kartę przed chwilą, która się nam pokazała. Dobra, zatrzymuję nagrywanie, zobaczymy. Pozdrawiam.